Dzień dobry Państwu. Po poranku z Agnieszką Zarembą kolejna wyjątkowa kobieta w studiu. Dorota Sierakowska, analityk surowcowy Domu Maklerskiego BOŚ. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Dorota, w poniedziałek, ostatni poniedziałek, świat zatrząsł się w posadach, no zwłaszcza ten świat surowcowy, ataki na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej spowodowały no mocne turbulencje na rynku ropy naftowej. Zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, czy przyjdzie nam płacić więcej na stacjach benzynowych i po tym tygodniu, po tych wszystkich turbulencjach, perturbacjach na rynku, czy rzeczywiście musimy przygotować się na droższe paliwo? Czy z pewnością to, co się wydarzyło na Bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej, to był swojego typu precedens, dlatego że wcześniej nie dochodziło do ataków, które były aż tak dotkliwe. Arabia Saudyjska to jest jednak jeden z największych producentów ropy naftowej w skali światowej i ataki dronowe na tamtejsze największe rafinerie, należące zresztą do największych rafinerii na świecie i ogólnie kluczowych właśnie instalacji naftowych w skali świata, one wymazały ponad połowę tamtejszej produkcji, więc to już nie był żart. Widać było, że to uderzenie jest mocne. No i oczywiście adekwatnie zareagowały notowania ropy naftowej, notując bardzo silne wzrosty. Ale już kolejne dni na rynku ropy naftowej nie były wzrostowe. Wynikało to z faktu, że po tym takim mocnym tąpnięciu pojawiło się bardzo dużo takich uspokajających głosów. Po pierwsze uspokajających ze względów takich czysto politycznych, a więc wszystkie kraje tak naprawdę zaangażowane, czy też kraje regionu powtarzały, że to nie oznacza żadnego początku wojny, to jest, na razie oszacowują tylko straty. A po drugie też pojawiły się głosy uspokajające ze strony chociażby ministra energii w Arabii Saudyjskiej, który powiedział, że owszem, uderzenie było mocne i dotkliwe dla Arabii Saudyjskiej, ale po pierwsze kraj ten ma duże zapasy ropy naftowej, potrafi sobie poradzić z dostawami, z eksportem ropy, więc może sobie pozwolić na te kilka tygodni przestoju. Oczywiście sprawa jest tutaj bardziej skomplikowana, ale odpowiadając na pytanie, czy więcej zapłacimy przy dystrybutorach, czyli przechodząc bardzo szybko na lokalne podwórko, można odpowiedzieć, że tak, owszem. Co prawda, te wzrosty notowań ropy naftowej nie były aż tak znaczące, jak potencjalnie mogłyby być, gdyby konflikt eskalował, ale mimo wszystko te notowania wzrosły, więc po pierwsze mamy tutaj efekt wyższych cen ropy naftowej, a po drugie niestety mamy też efekt słabego polskiego złotego, bo pamiętajmy o tym, że na lokalne ceny też wpływa wartość lokalnej waluty, no a niestety tutaj ostatnio nie mamy dobrych wiadomości, bo polski złoty nadal jest bardzo słaby. Mocno słaby. Jest w zasadzie blisko tegorocznych minimów, jeżeli chodzi o właśnie taki koszyk w innych walut względem polskiego złotego. No i to oczywiście też się przekłada negatywnie na ceny lokalne, a więc możemy tutaj powiedzieć, że dwa czynniki będą wpływać wzrostowo na notowania paliw na polskich stacjach benzynowych. Po pierwsze wzrost notowań ropy naftowej i paliw w hurcie i ogólnie na świecie, no a po drugie właśnie efekt słabego złotego. Miniony tydzień mimo wszystko to tydzień wzrostowy na wykresie WTI, chociaż baryłka ropy WTI kosztowała nawet $63.16. W tym momencie wycena na rynku oscyluje wokół $58.40 za baryłkę. Mieliśmy korektę, ale czy to była właśnie korekta, czy to była korekta, czy początek odwrotnie? Czy to był początek właśnie spadków, czy może korekta tylko i wyłącznie tego ruchu wzrostowego? Jeżeli patrzymy na wykres tygodniowy, no to ta ogromna świeca z sporą zmiennością wciąż powiedzmy straszy na wykresie. Czy otworzyliśmy właśnie furtkę do dalszych wzrostów na ropie? Ta furtka wydaje mi się, że jest otwarta. To jeszcze nie oznacza, że te wzrosty są przesądzone, natomiast na pewno warto brać pod uwagę to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie teraz. A dzieje się tam wiele, praktycznie codziennie docierają jakieś nowe informacje i one często bywają skrajnie różne, więc też bardzo często ciężko jest ocenić, na ile będziemy mieli jakąkolwiek eskalację konfliktu i na ile będziemy też w stanie ocenić
jak szybko Arabia Saudyjska sobie poradzi ze swoimi stratami, czyli z naprawianiem tych szkód. A więc bardzo wiele zależy od tego, co teraz się będzie wydarzało na Bliskim Wschodzie. I tutaj właśnie mamy te dwa aspekty. Z jednej strony właśnie saudyjską produkcję. I tutaj padały, tak jak wspomniałam wcześniej, takie pocieszające słowa, że Saudyjczycy mają duże zapasy ropy naftowej, że w ciągu kilku tygodni będą potrafili sobie poradzić z tymi uszkodzonymi instalacjami i powrócić do pełnej produkcji. Do końca listopada też będą już, powrócą do takiej normalności, można powiedzieć, jeżeli chodzi o cały swój potencjał produkcyjny. No ale oczywiście pojawia się podstawowe pytanie, no jak to się wydarzyło, że tak ważne instalacje na świecie zostały zaatakowane bez większego problemu. Dokładnie. A więc tutaj jest problem takiego czystego bezpieczeństwa, na który i Arabia Saudyjska, i ogólnie świat pewnie będzie musiał sobie odpowiedzieć. I to jest coś, co martwi inwestorów i pozytywnie wpływa na notowanie ropy naftowej. No i oczywiście jest kwestia też konfliktu na Bliskim Wschodzie, na razie potencjalnego. Znaczy w zasadzie mamy do czynienia tam z lokalnymi konfliktami, bo przecież wojna Arabii Saudyjskiej i Jemenu to nie jest nowa sprawa. No ale oczywiście pojawia się kluczowe pytanie o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, bo to by już oznaczało konflikt dużo wyższej rangi. To by oznaczało, że Stany Zjednoczone zaczynają wchodzić w otwarty konflikt z Iranem przede wszystkim. No i to oczywiście oznaczałoby też wsparcie dla notowania ropy naftowej. A więc tutaj mamy takie dwa czynniki, oba dotyczące Bliskiego Wschodu i właśnie konsekwencji tego, co się wydarzyło, tych ataków dronowych, które wpływają pozytywnie na notowanie ropy naftowej i to są takie czynniki, które mogą powstrzymywać notowania przed spadkami. Może nawet niekoniecznie prowadzić do wzrostów, ale też być takim czynnikiem wspierającym. Gdybyśmy wyjęli ten czynnik, to tak naprawdę sytuacja na rynku ropy naftowej nie prezentuje się najlepiej. Mamy przede wszystkim spadającą dynamikę wzrostu popytu na ropę naftową, co wynika ogólnie z trochę spowalniającej globalnej gospodarki i to na pewno w takim ogólnym ujęciu jest dużym problemem na rynku ropy naftowej i negatywnie wpływa na ceny. No ale efekt Bliskiego Wschodu na razie zadziałał i na razie to jest efekt, który wpływa wciąż na ceny. W minionym tygodniu to właśnie Jemen, a właściwie bojówki jemeńskie przyznały się do ataków na instalacje naftowe w Arabii Saudyjskiej. Natomiast głos szybko zabrała strona amerykańska, oskarżająca kraj, który tutaj został już wymieniony, natomiast na samym końcu, czyli Iran. Czy Iranowi rzeczywiście zależało, czy mogło zależeć na powstrzymaniu podaży ze strony Arabii Saudyjskiej? Czy tutaj to nie była... No i właśnie, czy nie wchodzimy też w jakieś teorie spiskowe? Czy to nie była ukartowana operacja, aby zobaczyć, jak rynek zareaguje na takie wydarzenie? I czy tego wydarzenia nie będziemy się w przyszłości dalej obawiać? No, właśnie te konfiguracje polityczne na Bliskim Wschodzie i to, jaki jest stopień ingerencji innych państw w to, co się dzieje w regionie, to jest bardzo ciekawy aspekt i na pewno szeroko komentowany. Przy czym właśnie pojawia się tutaj wiele teorii na temat tego, kto zyskał, a kto stracił na atakach na Arabię Saudyjską. No wiadomo, że Arabia Saudyjska jest tutaj główną ofiarą tych ataków. Natomiast jeżeli chodzi o taki szerszy konspekt, szerszą perspektywę, to tak, z jednej strony mamy do czynienia z takim konfliktem czysto politycznym między Iranem a Arabią Saudyjską. To wynika z różnych podejść, tam też dominują różne odłamy islamu. To jest konflikt, który utrzymuje się od wielu lat, w zasadzie od dziesięcioleci można powiedzieć, więc to nie jest nic nowego, natomiast oba kraje już w przeszłości potrafiły stawać ponad podziałami. Świadczy o tym chociażby współpraca w OPEC, czyli współpraca właśnie na rynku ropy naftowej, co pokazuje, że jeżeli chodzi o biznes i wspólne interesy, to te kraje potrafią się porozumieć. Jeżeli chodzi o Iran, to oczywiście dla Iranu pozytywnym aspektem było to, że notowania ropy naftowej wzrosły, ponieważ Iran eksportuje coraz mniej ropy naftowej, więc no każdy przychód do budżetu jest tutaj na wagę złota. Natomiast z drugiej strony poprzez te ataki no Iran sprowadza dużo uwagi właśnie na siebie, więc to nie jest do końca taka opłacalna operacja, patrząc właśnie z takiej szerszej perspektywy,
dla samego Iranu, bo może się okazać, że dla Iranu to się skończy dużo gorzej tak naprawdę. Już teraz pojawiły się jakieś tam nowe zaostrzenia sankcji ze strony Stanów Zjednoczonych. Mhm. Więc już teraz widzimy, że Iran w zasadzie na tym aż tak bardzo nie zyskuje. Stany Zjednoczone też na tym za bardzo nie zyskują, a przynajmniej na razie, bo prezydent Donald Trump przynajmniej w teorii stoi na straży cen ropy naftowej, ponieważ nie chce, żeby paliwa były drogie w jego kraju. Wyższe ceny ropy naftowej na pewno byłyby korzyścią dla tamtejszego sektora naftowego, czyli na pewno przyniosłyby tam większe zyski firmom wydobywczym, ale też z drugiej strony mogą być ciosem właśnie w samego prezydenta, w jego kampanię wyborczą, jeżeli paliwo będzie drogie dla zwykłego, przeciętnego Amerykanina. A więc też to jest dyskusyjne, czy Amerykanom by się to opłacało. No i oczywiście wchodzi też tutaj teoria, ciężko powiedzieć, czy spiskowa, czy nie, że najbardziej na tym zyskuje Rosja, ponieważ jest gdzieś poza podejrzeniami, poza taką oficjalnym zaangażowaniem, no ale jednak to jest kraj, któremu zależy na wysokich cenach ropy naftowej i im wyższe ceny ropy, tym dla Rosji lepiej. No a więc polityczne konfiguracje podawane tutaj są bardzo różne. Na pewno ostateczny bilans tego konfliktu, zwłaszcza gdyby zamienił się w taki otwarty konflikt zbrojny, pewnie byłby negatywny dla wielu krajów. No, na wojnie rzadko kto wygrywa tak naprawdę. I dlatego właśnie tutaj są duże wątpliwości co do samych zamiarów stojących za tym atakiem. Miniony tydzień, a właściwie miniony, nawet nie miniony, tylko poprzedni weekend rzeczywiście był szokiem. Szokiem dla wielu, również dla inwestorów. To widać na wykresie ropy naftowej. Załóżmy, że mamy do czynienia z kolejnym takim atakiem, być może nieco lżejszym w efektach, być może w pewien sposób incydentalnym. Czy musimy gotować się na podobny szok, czy w kolejnych przypadkach ataków na instalacje naftowe, może nie w Arabii Saudyjskiej, ale w innych państwach, czy to OPEC, czy w krajach Bliskiego Wschodu, podobne sytuacje jak z minionego poniedziałku będziemy obserwować na rynku? Tam przede wszystkim w tych pozostałych krajach poza Arabią Saudyjską takie ataki w przeszłości, nawet całkiem niedalekiej, się zdarzały. Więc my mieliśmy już trochę, mogliśmy przetestować, że tak powiem, na żywym organizmie, na żywym rynku, jak te ataki zadziałały na rynek. No i oczywiście zawsze jest tak, że ten pierwszy atak to jest większy szok, a później inwestorzy, mówiąc kolokwialnie, przyzwyczajają się do tego, że w danym regionie jest mniej stabilnie. Na pewno ataki na Arabię Saudyjską to było coś bardzo nowatorskiego, czy też bardzo takiego no, właśnie precedensowego, ze względu na to, że Arabia Saudyjska dominuje, jeżeli chodzi o produkcję ropy naftowej w regionie. No i właśnie ze względu na to, że tak jak wspomniałam wcześniej, zostały zaatakowane bardzo ważne instalacje, kluczowe wręcz w skali światowej. No i samo to musiało tak naprawdę doprowadzić do bardzo dynamicznego efektu na samych cenach ropy naftowej. Ale w pozostałych krajach regionu mamy do czynienia z niestabilną sytuacją już od dłuższego czasu. Tak jest na przykład w Iraku, który jest też jednym z największych producentów ropy naftowej w OPEC. W tym momencie jest drugim producentem właśnie po Arabii Saudyjskiej, gdzie tak naprawdę nadal mamy do czynienia z bardzo niestabilną sytuacją polityczną, z częściowym zamykaniem pewnych instalacji naftowych, czy to pól naftowych, czy to portów. Takie informacje co jakiś czas się pojawiają i one w pewnym stopniu wpływają pozytywnie, ale w dużo mniejszym jednak stopniu, czyli no jednak ta dynamika zmian notowań ropy naftowej jest zupełnie inna. A więc można powiedzieć, że w przypadku Iraku inwestorzy się trochę przyzwyczaili właśnie do tego, że tam jest niestabilna sytuacja. Podobnie sytuacja się ma na przykład w Nigerii, która jest największym producentem na przykład ropy naftowej w Afryce i jednym z kluczowych producentów w OPEC, gdzie co chwilę pojawiają się informacje o przerwach, o przerwanych ropociągach, o kradzieży ropy naftowej i do tego też się już inwestorzy przyzwyczaili. Więc można powiedzieć, że takie ataki punktowe oczywiście mogą wpływać na notowanie ropy naftowej, ale wciąż wiele brakuje im do tego, żeby wpływało na notowanie ropy naftowej długofalowo. Zauważmy, że nawet tak poważny atak, jak atak w Arabii Saudyjskiej na dwie najważniejsze rafinerie tego kraju,
On się odbił echem na rynku ropy naftowej, ale jednak już w kolejnych dniach ten efekt zniknął. A więc inwestorzy bardzo szybko jednak dyskontują tą sytuację i wypatrują jakichś nowych komunikatów. W momencie napięć nie tylko na rynku surowcowym, ale napięć no, w sferze geopolityki czy polityki samej zyskują aktywa bezpieczne. Takim aktywem bezpiecznym z całą pewnością jest też złoto. Złoto kruszec, które od lat traktowane jest jako stabilna lokata kapitału. Ten kruszec w poniedziałkowy poranek otwiera się luką wzrostową. W tym momencie notowania złota zyskują 72% względem piątkowego zamknięcia. Za uncję tego cennego metalu płacimy już $1,526. Czy w takim razie możemy już mówić o zakończeniu tej korekty? Korekty, która trwała od no, mniej więcej końca sierpnia? To jeszcze nie jest aż takie pewne. Znaczy, jeżeli chodzi o notowania złota, to na pewno wciąż tutaj przeważa strona popytowa. Czyli ona jest ewidentnie silna i to też pokazała ta korekta, która była relatywnie płytka. Natomiast tutaj również czynniki polityczne w ostatnim czasie dość mocno no, kierują tym rynkiem złota. Czyli mamy na przykład do czynienia obecnie, przynajmniej na początku bieżącego tygodnia, z takim impulsem, który no, nie przychodzi właśnie z Bliskiego Wschodu, o którym opowiadaliśmy, ale przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, a mianowicie wynika przede wszystkim z piątkowego oświadczenia amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa na temat tego, że nie jest zainteresowany, czy też nie chce dążyć do częściowego porozumienia z Chinami. No i takie podejście wszystko albo nic oczywiście rozbudziło obawy, że to będzie bardziej nic, a nie wszystko. Więc to jakby z tego wynika ten wzrost awersji do ryzyka obecnie, czyli pod koniec minionego tygodnia i na początku bieżącego tygodnia. Natomiast te informacje z Bliskiego Wschodu oczywiście też są czynnikiem wspierającym notowania złota. To widzieliśmy na początku minionego tygodnia, aczkolwiek też ta reakcja inwestorów była relatywnie mało dynamiczna w stosunku do tego, jak dynamiczna była na przykład reakcja na rynku ropy naftowej, no co pokazuje, że jednak spora część tej rosnącej awersji do ryzyka na globalnym rynku została już uwzględniona w cenach. Czyli strona popytowa na rynku złota jest silna, ale pojawiają się uzasadnione wątpliwości, czy jest na tyle silna, żeby teraz doprowadzić do wyjścia na nowe szczyty cenowe. Te okolice tegorocznych szczytów, właśnie 1555-1560, te rejony dolarów za uncję, to są takie okolice, które mogą być dość skutecznym poziomem oporu na jakiś czas, o ile nie pojawią się właśnie jakieś nowe polityczne dylematy, niepewności, które będą mogły wspierać notowanie złota. No bo póki co no mamy do czynienia raczej z takim troszeczkę no, ostudzeniem tego zapału inwestorów na tym rynku. Widać, że po takiej dużej fali wzrostów teraz może nas czekać po prostu uspokojenie. Niekoniecznie spadkowa korekta głębsza, ale być może konsolidacja na jakiś czas właśnie przed kolejnym ruchem. Tego uspokojenia z całą pewnością nie widać na wykresie srebra, ponieważ no, tutaj też złoto miało być tylko i wyłącznie wstępem do rozważań na temat młodszego brata, młodszej siostry złota, czyli srebra. Ten kruszec zyskuje ponad 3%, testuje okolice $18.40 za uncję. No jest to bardzo pozytywne rozpoczęcie tego tygodnia. Czy zatem nadal możemy liczyć na wzrost cen tego metalu? Czy nadal tutaj srebro będzie bardzo ciekawą, jeżeli nie ciekawszą alternatywą niż same złoto? Srebro może być na pewno ciekawszą alternatywą dla tych wszystkich, którzy lubią więcej ryzyka, bo tamte ruchy potrafią być naprawdę dynamiczne. Jeśli chodzi o moją opinię na temat srebra, no to na pewno notowania tego kruszcu nie będą znacząco odbiegać od tego, jaka będzie sytuacja na rynku złota. I o tym trzeba pamiętać, że srebro jednak w dużej mierze podąża za złotym kruszcem. Ono może podążać bardziej dynamicznie, ale mimo wszystko jednak jest pod bardzo dużym wpływem tego, co się dzieje na rynku złota. A więc mamy tam i dotkliwsze spadki, czy też korekty spadkowe, i też mamy bardziej dynamiczne wzrosty, co zresztą pokazywały ostatnie tygodnie, tak. Bo mieliśmy zarówno bardzo imponujące wzrosty, jak i później mieliśmy bardzo dynamiczne spadki. A więc ci, którzy lubią zmienność, na pewno na tym rynku się dużo lepiej odnajdą niż na rynku złota.
W przypadku srebra sądzę, że może być podobnie jak na rynku złota, czyli również możemy mieć do czynienia z takim efektem trochę wyczekiwania na nowe informacje. Być może notowania srebra spróbują zaatakować tegoroczne szczyty, ale oczywiście bez wsparcia złota na pewno to nie nastąpi. Natomiast też ich pokonanie będzie trudne bez jakiegoś wsparcia fundamentalnego, czy też bardziej, powiedziałabym, nawet politycznego. Mhm. To, co jeszcze, o czym jeszcze jakby warto pamiętać na rynku srebra, to, że nie jest to taki metal stricte traktowany jako bezpieczna przystań, podobnie jak rynek złota, czy też jak złoto ogólnie. Czyli mamy tutaj też do czynienia z takim trochę efektem jednak bycia tutaj metalem przemysłowym po części. I to widać też trochę po notowaniach, że na rynku srebra wciąż ta strona popytowa w takim horyzoncie kilkumiesięcznym, czy też paruletnim, jest relatywnie słaba w stosunku do złota. Czyli widać, że tutaj cały czas ta strona podażowa ma jednak dużo do powiedzenia. No i stąd też wynikają właśnie te takie bardziej gwałtowne korekty spadkowe po zwyżkach. No widzimy, że srebro jest wykorzystywane również w przemyśle, a więc sam fakt, że globalna gospodarka radzi sobie, no ma coraz większą zadyszkę po prostu, troszeczkę spowalnia, to też wpływa negatywnie na notowania srebra i o tym warto pamiętać. I przeszliśmy właśnie tak bardzo płynnie do czynników ryzyka, które występują na rynku surowcowym. Jesteśmy po bardzo wyczerpującym, jeżeli tak mogę powiedzieć, tygodniu banków centralnych. Poznaliśmy najnowszą decyzję nie tylko Europejskiego Banku Centralnego, to 2 tygodnie przed, ale również i Rezerwy Federalnej, przypomnijmy, która obniżyła po raz kolejny, po raz drugi w tym roku obniżyła swoje stopy procentowe. No i teraz pytanie, Pani Doroto, czy dostrzega Pani jakieś czynniki ryzyka, czy dla złota, czy dla srebra, czy może dla ropy naftowej w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach? No skoro już został tutaj podjęty temat banków centralnych, to na pewno sytuacja właśnie dotycząca decyzji banków centralnych może być istotna, bo mieliśmy zaprawdę do czynienia z obniżeniem stóp procentowych, ale jednocześnie amerykańska rezerwa federalna dała do zrozumienia, że niekoniecznie będzie kontynuować te ruchy w dalszych miesiącach. Co jest mimo wszystko takim czynnikiem, który może właśnie negatywnie wpływać na notowania złota, bo oczywiście obniżki stóp procentowych wpływają, przynajmniej w teorii, negatywnie na amerykańskiego dolara, no i powinno to wspierać notowania złota. A więc nieco bardziej jastrzębie podejście Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych może być jednak takim czynnikiem, który będzie działał nieco odwrotnie. A więc na pewno tutaj warto o tym wspomnieć, no ale też jednocześnie mamy do czynienia jednak cały czas z ultraluźną polityką monetarną w zasadzie praktycznie wszędzie na świecie, więc tutaj też można powiedzieć, że to jest jakiś tam czynnik, który jednak notowania złota wspiera, no bo złoto jest po prostu alternatywą dla papierowego pieniądza w oczach wielu inwestorów. A co do czynników ryzyka, no to już w takim ujęciu niekoniecznie dotyczącym złota, też warto wspomnieć o tym, że bardzo kluczowe jest to, żeby pamiętać o tym, jak całość globalnej gospodarki wpływa na wiele różnych surowców i towarów, czyli koniunktura w globalnej gospodarce jest istotnym czynnikiem wpływającym na ceny i to nawet ceny takiego bardzo, bardzo szerokiego spektrum surowców. Przede wszystkim oczywiście surowców energetycznych, surowców przemysłowych, no ale też poprzez wzrost awersji do ryzyka, także surowców, które teoretycznie z koniunkturą nie powinny być tak bardzo wiązane, jak na przykład towary rolne chociażby. Czyli bardzo często wtedy w takich momentach gorszej koniunktury inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy finansowi po prostu odwracają się od jakiegoś rynku, w tym przypadku rynku surowcowego, jako całości, więc ten efekt może występować. I zresztą my to poniekąd widzimy, bo notowania surowców nadal trochę można powiedzieć, że tak w długoterminowym ujęciu tak stoją jak zaczarowane w miejscu, czyli mimo, że cały czas mamy do czynienia z dobrą sytuacją na globalnych rynkach akcyjnych, czego nie można powiedzieć o rynku w Polsce za bardzo, ale na przykład jak patrzymy na Stany Zjednoczone, to tak faktycznie jest.
A te surowce faktycznie cały czas pozostają na relatywnie niskich poziomach, czyli są relatywnie tanie. Tylko problemem jest to, że w zasadzie nie mają też powodów, żeby były droższe właśnie w obliczu takiej spowalniającej gospodarki. Więc to jest na pewno bardzo kluczowy efekt. Oczywiście jednostkowo też można patrzeć na konkretne rynki surowców czy też towarów i wymieniać te czynniki ryzyka dla poszczególnych z nich, no bo tutaj musimy pamiętać o tym, że surowce to jest jednak rynek, oprócz tych takich ogólnych elementów, bardzo zróżnicowany wewnętrznie, czyli zupełnie inne czynniki wpływają na rynek kawy czy kakao, zupełnie inne czynniki będą wpływać na rynek złota czy ropy naftowej. No cóż, o tych czynnikach na wizji Comparik 24 TV z całą pewnością będziemy mówić przez resztę bieżącego tygodnia, a w trakcie naszej rozmowy złoto podrożało już o 0,8%, srebro w górę o 3,3%, natomiast rynki energii również na zielono, ropa WTI drożej w poniedziałek o 0,4%, ropa Brent o 0,3%. To było krótkie podsumowanie aktualnej sytuacji na rynkach surowcowych. O rynkach surowcowych rozmawiałem razem z Dorotą Sierakowską, analitykiem surowcowym Domu Maklerskiego. Boś, bardzo serdecznie za wizytę, za poświęcony czas. A Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę i dalszy ciąg programu.